Siemaneczko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Green Hell. No i oczywiście bardzo wam dziękuję za wasze łapeczki oraz komentarze pod ostatnim odcinkiem. A co do komentarzy moi drodzy, no powiem wam, siedliście mi na ambicje, nie? Że kurde, nie znajdę tego lekarstwa. Ja mówię, no dam radę. Pisaliście mi, że były małe podpowiedzi odnośnie tego, że mijam czytanie, że coś mi właśnie umknęło. Okej, coś na temat pierwszego obozu, czyli domyślam się, że chodziło o obóz startowy, w którym się zaczyna przygoda. No to myślę sobie, odpaliłem grę jeszcze raz od nowa, zobaczyłem, przeszukałem wszystkie te kartki, które tam wisiały, wszystkie te opisy i tak dalej. I co się okazało? Wiecie co, zacząłem tutaj kombinować. Myślę jakieś rośliny, myślę jakieś mięsko ze zwierzaków. Myślę, kurde, ale to nie może być takie nielogiczne. Po przeczytaniu tych kartek w pierwszym obozowisku, żaba. Tak jest, tubylcy przecież oni się od małego tam faszerują tą trucizną z żab, z drzewołazów, tak jest. I myślę, kurde, no chyba tak, no złapałem drzewołaza, trochę mnie przytruł, wiadomo, użyłem leków przeciwbólowych. Żyje. Tak jest, drzewołaza mamy. No i oczywiście to była najlepsza odpowiedź, jaka tylko mogła być. Tak jest, drzewołaz. Drzewołaz jest odpowiedzią w ogóle tutaj na wszystko. Z niego powstaje lekarstwo. Ja mówię, kurde, muszę to zrobić. Ja mówię, jakżeście napisali, że to fajnie będzie i żeby zrobić to z tym lekarstwem, żeby to ogarnąć, że to jest punkt fabularny. Ja mówię, no ale i tak mówię, rozkminiałem to, zastanawiałem się, proszę bardzo, i jest lek. Fantastycznie. Tylko właśnie, co dalej? Mam lekarstwo? Spoko. Teraz na pewno wrócę do swojego obozu pierwotnego, tego pierwszego, w którym się rozpoczyna przygoda. Tak, gdzie byłem już w ostatnim odcinku? Gdzie my to mamy? Nie, dalej. O właśnie. Uważamy za barbarzyństwo poddawanie dzieciom trucizny, ale w ten sposób natywni uodparniają się na żabią toksynę już od najmłodszych lat. Tak wiele plemion używa tego sposobu, że zupełnie to przeoczyliśmy. Ja to przeoczyłem. No i proszę bardzo, i o to się właśnie rozchodziło. Wiecie co, mogłem to robić metodą prób i błędów. Po prostu próbować wstawić tam wszystko, nie? No i tak z początku tak myślałem, ale kurde, no wiem, nie, to... Ta gra nie należy do produkcji nielogicznych. Tu faktycznie, jak poczytać, jak się wczytać we wszystkie notatki, w końcu one po coś tutaj są, jak najbardziej, więc to musi zadziałać. Nie? No i właśnie ta żaba, tak mi się, ta trucizna, ta żaba, to wszystko to mi się jakoś przykleiło do mózgu. Wiecie co, nawet z początku próbowałem mięso z kajmana tam wrzucić. Myślę, kurde, właśnie zwierzaki, jakieś kapibary, czy jakieś tam inne te pekari. Myślę, ale nie, myślę, to nie może być to, nie? No i jednak żaba. Dobrze, lekarstwo mamy. No tu mamy węgiel, czekaj, dobra. Czy coś mi się tutaj w szybkim tempie psuje? Możemy sobie oczywiście zjeść mięsko. Szyszko orzechy. Zjemy sobie szyszko orzecha. Tak jest, trochę się uzupełnimy. Jak tutaj, trochę bym się nawodnił i trochę węglowodanów by się przydało. Te by można było zjeść grzyby, one dają właśnie węglowodan, a tak się pewnie za chwilę zepsują. Tu mamy... O, dobra, te jeszcze są na 8 godzin, więc da radę. Jeszcze się nie zepsują. O, czy coś? Aha, trochę bym się tutaj mógł napić. No dobra, można ruszać. Myślę, że można spokojnie ruszać. Łuk w dłoń. Wiecie co, w ogóle też się zastanawiałem nad taką rzeczą, kurde, czy mięcho na przykład z tubylców, nie? No bo jakby nie było, nie dostałem żadnej opcji, żeby na przykład pobrać próbki krwi na przykład z tubylców czy coś w tym stylu, nie? Myślę, to no ciul, no spróbuję, nie? No trochę popolowałem na tych tubylców, ale później myślę, kurde, no to będzie takie trochę słabe, nie? Żeby ubić tubylca, no to będzie totalnie niehumanitarne i w ogóle, nie? No ale i tak tego spróbowałem, no oczywiście, jak się można domyślić, mięso nie zadziałało. A tutaj właśnie, tu muszę uważać, bo... Tu jest miejscówka, gdzie się respawnuje pan Kajman. Tak jest, on... O, to, już go tu słyszy. Tam jest sierściuch. Wszyscy widzą, bardzo dobrze. Zapraszam szanownego pana. Tak sobie właśnie myślałem, nawet pod względem większego na przykład poziomu trudności,
kiedy ten kajman miałby być twardszy, nie? Że ja bym musiał sprzedać, nie wiem, 4, 5, 7 strzał i tak dalej, no to tak na dobrą sprawę to żadne wyzwanie. No, tak sobie myślę, że to właściwie żadne wyzwanie, bo on jest mega, mega wolny. Że ja bym tylko podbiegł do tyłu i zanim on by się w ogóle do mnie doczołgał, nie wiem, czy on, jeszcze nie zauważyłem, żeby on miał jakiś na przykład super szybki atak, nie, że on, wiecie, jak jest blisko, to takie, wiecie, kill him, nie, i czy coś, nie, nie ma, nie zauważyłem takich rzeczy. Może faktycznie tak jest, ale ja tego oczywiście nie zauważyłem. Dlatego tak się zastanawiam nad tym poziomem trudności, jak to powinno faktycznie wyglądać. Zresztą ja to już kiedyś mówiłem. Odpowiedni poziom trudności w grze, jak dla mnie, to nie jest po prostu zwiększanie HP-ków czy tam ilości pancerza przeciwnikom. Totalnie. Jak dla mnie to jest... No dobra, jest to jedna metoda, ale wypadałoby jeszcze dać coś, nie? Wiadomo, że w takiej grze, tak? Jak Green Hell, no to trudno tutaj dodawać jakieś dodatkowe mechaniki Kaimanowi, czy coś w tym stylu. O, proszę bardzo, mamy szyszko orzechy, czyli tego bym już mógł zjeść, weźmiemy sobie nowe. Tak jak mówię, no trudno dodawać nowe mechaniki, czy coś takiego, jakieś special ataki, kurczę, właśnie tu zwierzakom, nie, czy coś, ale to mówię tak ogólnie o grach. A chodź, kokos, stary, chodź, ty pójdziesz ze mną, ty masz wodę, to ty mi się możesz przydać. O, czekajcie, którędy to się szło do tego obozu? Bo się chyba zgubię, nie? Tędy? Czy tamte? Czekaj, przejdziemy się na dół. To chyba było tu. Ta, dobra, widzę tam tą śmieszną gałąź. Łuk w dłoń, synek. Tu raczej się nie spodziewam. Tu się raczej nie spodziewam niczego. Zresztą tak czy siak już tutaj byłem. I będzie trzeba iść dalej. Stwierdziłem, że dobrym kierunkiem będzie udać się w stronę skąd na początku gry, gdzie przypływamy. Tak jest, do tego urwiska. Myślę, że tam się będzie trzeba przejść. Nie wiem, może coś tam będzie, może nie. Ale jest to jak na razie, myślę, sensowny kierunek w ogóle, żeby tam iść, bo się zastanawiałem nad tą kłodą. No ale dobra, myślę, to mnie jakby nigdzie nie prowadzi. A tak jak mówiłem, no... Mimo wszystko, no Green Hell nie jest nielogiczną grą. Właśnie, kurde, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Wy mi pisaliście, że jeszcze będę pił kompot. Że jeszcze będę tubylczy kompot pił. Właśnie, ja się muszę zacząć rozglądać po wsi. Tak jest. To sobie zjemy. Ja się muszę zacząć rozglądać po wsi za tym. Raz, że za Psychotrią. Dwa, że za Banitoperis, tak? Z tymi korzeniami, to też będę potrzebował, jak to będzie trzeba gdzieś ugotować po drodze. Tylko na razie nie wiem gdzie, nie? Wiem, że próby przejścia w to miejsce, no to tak myślę właśnie, że tutaj w ogóle byłoby najlepiej coś kombinować z tego brzegu, bo jakby tutaj nie widzę innych przejść. Czekajcie, co tu ma? Tu nie mamy nic. Aha, tam są strasznie dużo, ostatnio zauważyłem, strasznie dużo legwanów mi się tu pojawia. O, proszę bardzo, na całe 3 sztuki, w ogóle stado się tu zebrało, nie? Wiecie, o co chodzi? Ale dawno nie trafiłem na żadnego ani pajączka, ani grzechotnika, nie wiem dlaczego, nie wiem, obraziły się na mnie czy coś. O, dobra, i to jest miejsce startowe. I tu nie widzimy nic. Tu jest gałąź, czekaj. O, proszę. Jaka ładna kłoda tutaj na mnie czeka. Kłoda mówiąca, Javor, idź tędy, a znajdziesz skarby niezmożone, tak jest. Cokolwiek znaczy to słowo. Niezmierzone oczywiście. A, kolejny ty, dobra. Patrzymy pod nogi i nie umieramy. To jest tutaj najważniejsze, bo... Kurde, dobra, lekarstwo mam. Mija się nie odzywa, bo rozumiem, że ona gadała ze mną w mojej głowie, nie? To jakby do mnie dotarło, nie? Chyba, że będzie coś innego, to naprawdę będę zaskoczony, że jednak jest to inaczej rozwiązane. Czekajcie, co my tutaj mamy? Właśnie, duże drzewa i psychotria. Ja się muszę za nimi tak czy siak po drodze rozglądać, bo ich nie mam, a później mi się jakoś specjalnie nie chce za nimi ganiać. Czy widzę tu jakieś duże drzewo w okolicy? Czy jest tu? Czekaj. Tak, żebyśmy się dobrze paczali. Dobrze trzeba paczać oczami. Czekaj, o. A może bym to tak minął. O, kłoda to jest... przeszkoda nie do przejścia. Tak.
Trzeba skakać, jak się skacze. Jaskinia, witam serdecznie. Nawet dwie. Proszę bardzo. Tu mamy jakieś duże drzewo. Chyba niekoniecznie. Jeszcze rzucę okiem, czy tu nie ma jakiejś psychotry gdzieś w okolicy. Ale widzę, że chyba nie za bardzo. Tu mamy skały. Dobra, idziemy do jaskini. Co jaskinia powie, to się zaraz dowiemy. Także dobra, ja sobie tu tak błądzę. Wszystko fajnie, tylko żebym się, to mówię, nie, żebym się nie wpieprzył na coś. Czekaj, bo tu widziałem dwa wejścia do jaskini. To jest jaskinia, więc w jaskini prawdopodobnie trafię na kolegów. W postaci jakiś skorpion, czy jakiś może inny pająk, więc dobrze było... O, to. No przecie mówiłem. Iż ty, bo mi stąd. Dobra, czyli tu jest... Aha, to jest jedna jaskinia z dwoma wejściami po prostu i tyle. Nadal patrzymy pod nogi. Tak jest, tak, żebym sobie cholerstwa nie narobił, ale chyba da radę. Tu na wejściu jakiś na mnie nie czeka. O, proszę bardzo, psychotria. Jak miło. Co mi się pojawiło? Jaskinia. Okej, dobra, spoko. Czy pojawiła mi się jaskinia, przez którą przeszedłem? Dobra, czyli psychotria już by była. Czyli teraz będzie trzeba upolować po prostu tylko i wyłącznie duże drzewo. A ja oczywiście nie mam miejsca. Fantastycznie. Czekaj, to sobie wypijemy. Czy ja potrzebuję kokosa? No, właściwie niekoniecznie. Czekaj, bo psychotria... Psychotria jest do jedzenia. Czyli co ja muszę wywalić? No, przykro mi, panie kokosie. Pan idziesz w cholerę. No nie tu, tu. Dziękuję bardzo. Psychotria, cyk. Dobra. Psychotrię byśmy mieli. Jeszcze jakieś duże drzewa. Tu jest jakieś duże drzewo, ale nie wiem, czy to jest to duże drzewo, czy takie po prostu duże drzewo, nie duże drzewo. Zaraz się... Ja, chyba tak. Tak. Z tego, co widzę, to tak. Wiocha, ty, kierowniku złoty. Co myśmy tu znaleźli? No, ładnie, nie powiem, że nie. Czekaj, jak tam stoją moje grzyby, żebym ich nie zmarnował, bo to 3 godzinki. Zjeść mogę, przyda się energia. Okej. No proszę, kurde, zjadłem, a tu mamy znowu te panie, to się w ogóle nie będę nawet... nawet nie będę się z tym cackał. Znajdziemy tutaj wszystko, co potrzebuję. Tak jest, do tej podróży. I tu mamy, właśnie, chodź pnącze. Pnącze mamy, grzyby zabieramy, no świetnie, tak lubię, jak mi się to wszystko układa sensownie. Czy są tu jeszcze jakieś grzyby dla mnie? Pewnie, że są, świetnie. Czyli dobra, energii nam nie zabraknie, ale coś mnie tutaj chyba zaatakowało po mojemu, tylko gdzie? Noga, może? Nope, druga noga. O, jest, proszę bardzo, koleżanka. Dobra, czy na tym drzewku są jeszcze jakieś grzybki dla mnie? Czekaj, kurde, panie, tu jest jakaś... Tak, żebym nie spadł. Chyba nie ma. Dobra. Wioska. Bardzo ważne odkrycie. Czekaj, tu jest jakaś kłoda. Z tego, co widzę. Wioskę widzimy gdzie? Wioska jest tam. Czy w tej wiosce... Nie, no chyba nie ma żadnych tubylców, bo nie widzę, żeby tam się ktoś pałętał. Czy ja tędy będę w stanie zejść? Jest jakaś super okrężna droga. Widzę kłodę. No to jak widzę kłodę, no to kłoda mówi sama przez się. Że to chyba trzeba tędy zrobić. Tam widziałem, że sobie orzeszek spadł. Znaczy orzeszek, szyszko orzech. Tylko gdzie? Halo, no przecież przed chwilą widziałem. No dobra, siął pies. Co to są? Energy grzyby, pewnie, co by nie. O, czekaj, tędy nie zejdę. To prawdopodobnie w tamtym kierunku będzie się trzeba udać i patrzeć pod nogi. O, nawodnienie. Tak, to lubimy. Przynajmniej będzie trzeba wody zużywać. Jak stoimy? Kurde, super. Chłop najedzony, napojony. W ogóle szaleństwo w tej dżungli. A zabierzemy sobie czerwie. Pewnie, czemu nie? Czerwiów nigdy dość. Nie wiadomo, co się będzie działo. Gdzie tu jest zejście z tego urwiska? No nie, no zeskakiwał na pewno nie będę. Nawet nie ma takiej możliwości, bo ja wiem, jak to się skończy. O, tu mamy kolejną psychotrię, tu mamy kolejne drzewo. Super. W razie czego. Czyli widzę, że chyba nie byłoby problemu. Tam mamy. Co my? To jakiś brzeg mamy. Tam jest chyba jakaś łódka czy coś.
Żebym ja tu jeszcze znalazł jakieś zejście, to już w ogóle byłoby cudaśnie. Ale jak na... O! Proszę, proszę, ta kłoda tu czekała na mnie. Patrz pod nogi, chłopie. No w sumie nawet jakbym mnie teraz zatruł jakiś grzechotnik, to i tak mam tyle wszystkiego. Tak na dobrą sprawę, że nie byłoby większego problemu. Z nieumieraniem tutaj czy coś. Dobra, cię ja dotarłem. Dobra, wiochę mam po prawej. To wiem na pewno. Tutaj jest... Co to tam... A, to jest grzyb, dobra. Ale co tam jest dalej? Jakiś łód, pan żółw, witam serdecznie. Może jakiś pan kajman się jeszcze trafi. Też niewykluczone. Okej, tu jest pani krzywa palma. Co to jest za miejscuwa? Banan? Pewnie. Lubimy banany. Pan pancernik, tu mamy mrowisko. Dobra, kajmana nie słyszę. Co to jest za miejscuwa? Tutaj bym powiedział, że chyba tubylcy sobie... Miska kokosowa. Tu chyba tubylcy mieli swój porcik malutki, bo to nie widzę jakieś super profesjonalne, żeby tu były super profesjonalne łodzie. No dobra, no to w tą stronę tam byłaby wioska z tego jak to. Czekajcie, tam znalazłem, tam przecież. Tak, to będzie tutaj. No dobra, to idziemy do tej wiochy. Jestem natchniony teraz, kurde, bo sobie myślę, tu będą informacje, że muszą przynajmniej być. No i no właśnie, no teraz to się domyślam, że w tej wiosce to tu chyba będę musiał ugotować tą ajahuskę. Chociaż nie widzę tu żadnego kamulca tak na dobrą sprawę. Właśnie, nigdzie nie widziałem kamulca po drodze. No paczajmy, patrzę. O, już tam widzę miejscówkę na ten, tak. Nowa Mia? lokalizacja. Mia, where are you? Mia, say something. Dobra. No nie bardzo. Notatnik, nowy wpis, czego żeśmy się dowiedzieli. Z tej wioski wzywała mnie Mia, ale nikogo tu nie ma, nawet jednego członka plemienia. Jest za to kolejne rytualne miejsce, chyba nic innego mi nie pozostało jak kolejna porcja ajahuski. No spoko. Oczywiście, że to zrobimy, ale zanim to oczywiście uczynię, to ja się tu muszę rozejrzeć. Pani Mysza. Bardzo fajna wioska. Ty, kurde, a ciekawe czy... A nie, dobra, bo myślałem, że ten punkt jest bliżej tutaj. To nie o to chodzi. Dobra, bo myślałem, że może tam będzie ta ajahuskowa skała, ale to chyba nie to. Tu nie mamy nic. Dobra, tu trzeba rzucić okiem, tu trzeba popatrzeć oczami. Tu jest pan banan, proszę bardzo. I pan banan nawet jest, z tego co widzę, świeży. Aż dziwne, bo bym powiedział, że powinien być raczej zepsuty, ale dobra. O, tu jest zepsuty banan. Łupina z miąższem, a to jest zepsute, kokos woda czysta, no to fajnie. To sobie oczywiście chlupniemy, tu mamy liny. Dobra, ja będę musiał na pewno zrobić ognisko, nieznana bulwa zepsuta, nie, to mnie nie interesuje. Ja tu będę musiał na pewno ogarnąć ognisko. Ale to się... A, właściwie tu kłody leżą, tak? Dobrze widzę? Kłody przecież można... Jezu, chyba mnie troszkę mnie przeciążyło, tu widzę. Zaraz sobie tutaj rzucimy, jak coś tutaj przetworzę po prostu na kijki i tak dalej. O, dawaj stary, ja wiem, zabójcza prędkość. A, tu nawet blisko leżą, dobra, to nie będę musiał kombinować, fajnie. Fajnie, że o to zadbali, że nie trzeba dyrdać za tym drewnem, ale okej. Dobra, tak to zrobimy. Tutaj oczywiście potrzebujemy ognisko. Cyk, ognisko, pyk. Dobra. A, Jezu, przecież skłody. Dobra, skłody wychodzą deski. To jest akurat. Nie o to się mnie rozchodziło. Nie, tego nie potrzebuję. Mamy kije. Przetwórz. No, przetworzymy sobie na małe kije. Potrzebuję ich 6, tak? Dobrze liczę, dobrze liczę. Cyk, mamy to. Okej, teraz kijki. Dobra. Czekaj, to tu gdzieś był. O, właśnie tutaj byłeś, mój drogi długi kiju. Ciebie stary przetworzymy. Tak, jeszcze muszę zobaczyć tą część wiochy w ogóle. Żebym czegoś nie przeoczył, bo to tu są ważne rzeczy. Deski nie potrzebujemy. Żegnam ozięble. Jeszcze jeden patyczek, poważnie.
No dobra, to ty idziesz na przetwarzanie. Cyk. Dobra. I mamy to? No. Cyk. Dobra. Zanim to odpalimy, to oczywiście, tak jak mówię, muszę jeszcze rzucić okiem, czy tu coś nie umyka mojemu sokolemu wzrokowi. No tu była, widzę, grubo, grubo sobie tutaj siedzieli tubylcy. To tak trochę wygląda, jakby tu byli właściwie niedawno. Tak na dobrą sprawę, bo widzę tutaj wszystko zostało. Trochę świeżego żarcia, ale nie widzę, żebym tutaj miał znaleźć coś, co mi w czymś pomoże w ogóle. Czy są tu jakieś informacje, jakieś coś, co się? Niekoniecznie. No dobra, okej. No to odpalamy kompot, no cóż mi innego zostało. Jak nie odpalić sobie kompocik? Użyj, dobra. Mamy włókna, proszę bardzo. W sumie czekaj, bo jak tu się pojawi ta wizja, to i tak mnie doprowadzi do tego kamulca. Jak zawsze zresztą. Włóż. Włożam. No, co się stanęło? Aha, że to już tak automatycznie, tak? Żeby się napić, już od razu jedziemy z tematem. No okej, no dobra. Będziemy patrzeć oczami. Bardzo skrupulatnie tutaj się dowiem, co się będzie działo. Kolejny kompocik. You're gonna Dobra, już miss them odpłynąłem. again. Mia, where are you? Tu ją You widzimy. will stay here Zostaniesz tu ze with mną me znowu? Tego właśnie chcesz? again. Is Okej. that what you want? No, not again. Nie tylko znowu, dobra. Coś widzimy? Nie, nic nie widzimy. Okej. A chyba, że tu nie będzie kamienia żadnego Just tell tego. me what happened. Powiedz mi, co się stało? Właśnie, powiedz mi, co się stało, kobieto! Bo tu wylewu za chwilę dostanę. You cured Wyleczyłeś mnie, me. dałeś mi nadzieję. You gave Znów me czułam back hope. smak i zapach. I Mogłam could jeść bez taste and wymiotów. Okej. smell Czyli to again. chyba było jakieś I could po eat chemii. Pewnie without raka miała throwing chyba up. czy coś, nie? Those To było were najlepsze 6 miesięcy best mojego życia. six Byłeś przy months mnie przez of my cały ten life. czas. No okej. And you were by my I side to w związku z the tym? whole time. No. No, fajnie. Aha, czy mam podejść? A, dobra, bo bym tak czekał, że coś stanie. Czekaj, co tu jest? Tort, tort. Patrzymy na tort. Co z tortem? But Jake, Ale Jake, czuję, I że feel to it wraca. Boję się coming back. tego. I'm afraid of it. Oho. I lived, but Żyłam, ale to nie felt było dead. życie. Nie chcę przechodzić I przez to can't go znowu. through all that again. I can feel Znów czuję the ten same sam grip ucisk on me, krtani. Nie but mogę I przełykać ani can't oddychać. swallow or breathe. Okej. Seconds stretch Ciągnie into się hours, godziny, a ja and I'm jedynie just czekam. waiting. I'm just waiting to die. Jedynie czekam na śmierć. Aha, czyli po prostu rozumiem, że to nie za bardzo pomogło. Czyżby samobójstewko? Jakieś popełniła sobie? Every Każdy patient of pacjent o Molucor Molu became Corp stał a się walking chodzącą bombą timeline. zegarową. Aha, okej. Everyone was Wszyscy infected. się Everyone. pozarażali. Wszyscy, nawet Even ty. you. Okej. I co? No czekaj, tu podejdziemy. Coś można popatrzeć. Aha, tu się wściekła. I co dalej? You left me. Zostawiłeś mnie tu na pewną śmierć. You left me alone to die. Okej. You Znów wanted to chciałeś save mnie me ocalić, again, ale but jaka what tym will the razem będzie price be tego this cena? time, Jake, Jake? co poświęcisz tym What razem? will you sacrifice Właśnie. this time? No właśnie, co się stanęło? Klej fakty. Dobra, co tu mamy? Jesteśmy na środku tej wiochy. Aha, tu są tubylcy wytłuczeni. What happened Czyli here? to mnie w ogóle nie dziwi. Dobra. Everything Plemię we cierpi do przez wszystko, co makes the robimy. tribe Okej. suffer. No. Zdradziłem ich tajemnicę. O mój Boże, czy to przez moją książkę? Oh my God. No właśnie, Is that pytanie. because of my book? Co się stanęło? It's easier not Łatwiej jest to zapomnieć, remember. prawda? Nie, babo, po prostu Is nie it? pamiętam i chcę wiedzieć. Mów. Do you Pamiętasz w even ogóle, jak się tu remember how dostałeś? you Ni got here? cholery, właśnie.
Oczywiście, że tak. Przypłynąłem łódką razem z tobą. Rozstawiliśmy namiot i... Czy aby na pewno, właśnie. Ja chyba nie rozumiem. To tak samo jak ja. Od jak dawna tu jesteś? Mio, wiesz, że nie pamiętam. Po prostu mi powiedz. O, dobra, zaciemnienie. I co dalej? Okej, czekaj. A to jest chyba ten namiot laboratoryjny, tak? To ten obóz badawczy, to chyba to miejsce, nie? Bo to raczej nie jest nasza miejscówka. Minęły tygodnie, byłeś pewny, że znajdziesz lekarstwo. No. Patrzymy oczami. Wszyscy stracili nadzieję. Czas mijał, zostałeś całkiem sam. Aha, okej. Dobrze. O, proszę bardzo, tu mam jakieś info. Jak długo jesteś w stanie przetrwać sam? Jak długo można żyć, mając na sumieniu śmierć milionów? I co? No wioska. Raczej rozumiem, że o miliony to nie chodzi o tubylców, tylko o ludzi, którzy dostali lekarstwo od Omolu. Jednak coś poszło zdecydowanie nie tak. To się domyślam, że to raczej będzie o to chodziło. Może łatwiej byłoby odepchnąć to wszystko od siebie, zapomnieć, zacząć od nowa. No. Okej, aha, no dobra, to jest teraz dobra, teraz widzę, że to jest nasze... O, to są te notatki, o których mówiłem. Darty Frog. Tak jest, drzewo łazy. No właśnie, to jest to, o czym mówiłem, ale dobra. O, tu jakby nic nowego nie ma. To są rzeczy, które już przeczytałem. O, Lost Tribe, tak, zaginione plemię, Jabahuka, wiadomo. O, i tutaj miałem, aha, no tak, tu były tak zwierzaczki. Dobra, to wiemy. I o jaguarze chyba nawet też czytałem, z tego co pamiętam. Dobra. I co w związku z tym? Czekajcie, dobra, zapomnieć bla bla bla. Idziemy dalej, co, czy ona sobie tu leży, czy nie? Nie? Dobra. Chyba nie, chyba muszę po prostu wyjść z namiotu, tak? Bo jakoś nie widzę tutaj nic, o co bym się miał zahaczyć. Albo może jednak, czekaj, tu nie ma nic, tu nie ma nic. Tu też nie, dobra, tu były notatki. Czy tutaj byłem w stanie coś przeczytać? Nope! Nic. Tu nic. A, tu jest coś właśnie super tajnego, tak? Nie wiem, o co chodzi. Tu nic, dobra. No ale czekaj, no to kurde, coś mi umyka. Chyba coś mi umyka w tym namiocie. Tylko dlaczego? Dlaczego mi coś umyka? Czekaj, no dobra, przeszedłem tutaj, zapomnieć, no to żeśmy sobie pogadali. I co ja mam dalej zrobić? Ja tu nie widzę wyjścia. Czy tam między łóżkami było wyjście? Tak, mam iść dalej? Tak, coś? Nie? Nic? No nie bardzo. Chyba nie o to chodzi. O, proszę bardzo. Jest krótkofalówka. No kto by pomyślał? Myślałem, że to jest... on sobie po prostu leży, nie? Telefon, super. Voicemail. Jake, proszę, odpowiedz, Jake. Potrzebuję cię tu. Aha, okej. Okay. Już chyba wiem, o co chodzi. Musisz to zrobić dla mnie. To nie było to, że ona jest uwięziona w tej wiosce, tylko ona z domu mu chyba posłała info, wiecie, o co chodzi, wiadomość. Proszę, proszę, nie mogę tego znieść. No. No, voicemail. Proste. Teraz to ma coraz większy sens. A teraz sobie siedzimy gdzie? Siedzimy sobie w szpitalu i co? Tu nic. Pytanie, czy ona popełniła samobójstwo, czy ona umarła? Tutaj niekoniecznie. No dobra, chyba idziemy do najbardziej oświetlonych drzwi. Któreś z tych? No, pewnie ten na wprost. Ta, Mia Higgins. No, kto by pomyślał, nie? Że to będzie to. Dobra. I co? Dobra. Aha. Ta już jest w ogóle w jakimś kokonie. Spoko. Czy to ty? Co się stało? No właśnie, co się stało, moja droga? Nie słuchałeś, prawda? Nie rozumiem, dlaczego tu jesteś.
Właśnie, dlaczego? Borak chyba, nie? Już ci mówiłam, błagam, żeby z tym skończyć, ale ty nie słuchałeś. Nigdy nie słuchasz. No może tak być. I co? Już? Aha. Warto było? Dostałeś, co chciałeś? No właśnie. Tylko co? Tak, mam lekarstwo. A teraz wiem, jak cię znaleźć. Ruszaj więc. Na co jeszcze czekasz? No właśnie. Czy ona sobie siedzi w domku? Na to by wychodziło. No ruszaj, tylko... dobra, do której znowu drzwi mam się udać? Coś mam kliknąć? Nic tu, kibelek nie. Aha, dobra, używamy tych drzwi. I czego ja się na razie dowiedziałem? Właściwie wszystkie moje podejrzenia jakoś tam o jej chorobę i tak dalej ogarniam. O, chora, szukam lekarstwa. Lekarstwo znalazłem. Dobra, co pisze notatniczek na ten temat? Przepraszam, panie notatniczku, znajdź lepszy sprzęt spinaczkowy? Co? Przecież znalazłem. Wróć na lotnisko. Aha, no ale czemu znajdź lepszy sprzęt spinaczkowy? No już chyba z... Wydaje mi się, że mam chyba cały sprzęt, jaki tylko można było mieć. Co mi umyka? Co mi umyka? Jaki? Nie rozumiem tego, znajdź lepszy sprzęt spinaczkowy. Wydaje mi się, że już znalazłem wszelaki sprzęt spinaczkowy, jaki tylko był. A mam wrócić na lotnisko. No, dobrze, okej. Okay. Łapię temat. Wiocha, jaskinia, tędy, tam bym mógł wrócić na lotnisko, tylko... Nie rozumiem, dlaczego dostaję informację, że powinienem znaleźć znowu... Chyba, że to jest błąd, nie? Że tam mam informację, że mam lepszy sprzęt spinaczkowy. To mam przecież tą spluwę, mam cały ten karabinczyk i wszystko inne, czego potrzebowałem. No dobra, fantastycznie, no dobra. Jak zwykle milion pytań, tylko dobra, muszę się dostać na lotnisko. Okej, okay, dobra, łapię, o co chodzi. Nie trzeba, kurczę, dojść do samego lotniska. Gra mnie oczywiście tam za chwilę prawdopodobnie przerzuci z tego, co zauważyłem. Niestety szkoda, że nie wiedziałem, w którym momencie zapisać grę, tak, żeby mieć opcję na dwa zakończenia. No szkoda, trochę lipa. Za późno mi to napisaliście. Szkoda, że gra o tym nie ostrzega. Może taki, wiecie, spoiler alert czy coś w tym stylu. Że wiem, w kilku grach było takie rozwiązanie, że właśnie byliśmy informowani o czymś takim. No teraz już niestety coś na mnie chyba syczy. Nie wiem, co na mnie syczy. Dobra, idziemy. Chyba do tego czasu nie umrę. Przynajmniej mam taką nadzieję. No dobra, powiem wam tak, że trochę mnie zdziwiło to w tym notatniku, że mam znaleźć sprzęt spinaczkowy i w ogóle. A tak naprawdę to nie o to chodzi, jesteśmy automatycznie przenoszeni tam. Wiele niewiadomych. Chyba ten... Duchy Amazonii, no będzie trzeba to ograć, tak? Tam jest informacja, że dobrze jest ograć tą część fabuły, podstawkę. O, właśnie, idziemy na lotnisko. I teraz będzie tak zwane dobre zakończenie, które nie jest w ogóle zaskakujące. Pisaliście mi o tym, że to drugie zakończenie, że jest jakieś inne i tak dalej. Wiecie co? No nie jestem w stanie teraz go zrobić, bo już wynalazłem lekarstwo, że znalazłem lekarstwo i tak dalej. Nie mam zapisu przed odnalezieniem tego lekarstwa, więc trochę lipa. Ale wierzę wam, że pewnie jest ciekawe i tak dalej. Chociaż według osiągnięć po prostu poczekaj na mnie. Tak jest to, ukończ tryb fabularny, dobre zakończenie. Czyli to teraz właśnie to jest dobre zakończenie. Jestem ciekawy, jakie mogło być złe zakończenie. Co, że nie mam lekarstwa i piję tą majachuskę i co, odwala mi całkowicie na łeb? Trudno powiedzieć. Muszę w to wierzyć, że będziesz na mnie czekać, stara. W końcu żyję wyłącznie dzięki tobie. No czyli tak, no potwierdziło się oczywiście to, że ja ją tylko widzę w swojej głowie i tak dalej, z nią rozmawiam, z tą swoją żoną. Nie wiem, czy ona jeszcze żyje.
Zasadniczo nie jest chyba powiedziane do końca, ile ja tu w tej dżungli przesiedziałem. A, no dziękuję. Dziena, żegnaj. No i to by było mi amorno. I właśnie teraz się zastanawiam, kurde, co dalej, no. Tam jakaś szaleje w ogóle pandemia na świecie. Przez to, że Omolu Corp razem z Higginsem zrobiło to lekarstwo. To lekarstwo się okazało jakieś no nie do końca. I moje lekarstwo teraz, to, które ogarnąłem z tych żab, będzie miało w ogóle sens. No, także tego. No cóż tu mogę więcej dodać? Gra naprawdę zajebista. Fabuła fantastyczna, naprawdę. DeForest może iść do Forest i tam sobie siedzieć i naprawdę, bo tam jest słaba fabuła jak 150. Tu jest bardzo fajna. Dobre zakończenie? Myślę, że dobre zakończenie jest dobrym zakończeniem. Jakie jest złe? Nie wiem. I właściwie, kurczę, no podejmować się go? No nie za bardzo, bo nie mam z kiedy. Musiałbym zapis drugi jakikolwiek, jaki mam, jest bardzo, bardzo, bardzo dawna. Z pierwszych dni, więc tu jakby troszkę nie bardzo. Nie wiem, może rzucę okiem na internety, jak to wszystko wyglądało. Ale, tak jak powiedziałem, gra jest zajebista. Green Hell polecam każdemu i do rozgrywki survivalowej, bo widzę, tu jest ogromny potencjał. Jakbym dał tryb przetrwania, ten survivalowy, ten bez końca i tak dalej, jest mnóstwo zabawy. Fabularnie też jest naprawdę bardzo super. Czy będę ogrywał z Duchy Amazonii? Prawdopodobnie tak, wydaje mi się, że w tym kierunku się udamy, ponieważ bardzo mi się to podobało, a w Duchach Amazonii jest fabuła przed tym, jak to się wszystko wydarzyło i tak dalej. Dobrze, moi drodzy, w tym odcinku i w tej serii to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że jak i odcinek, tak i seria się podobały, a jeśli tak, no to wiecie co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze, no i oczywiście jakiś subek też by się przydał. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczyska.